Cześć, dzień dobry, dzień dobry, witam. My na kanale Świat Linuxa, tak, tutaj Miśka urzęduje. Słuchajcie, dzisiaj zajmiemy się czymś, co ostatnio przeglądałem jakieś dobre 3 lata temu. Mianowicie chodzi tutaj o Parrot Linux. Parrot Linux jest to, można powiedzieć, zestaw pingwinów stworzony przez konkretnych ludzi. Po pierwsze, jest edycja przeznaczona dla domu, do zwykłego użytkowania. Wszystko jest oparte na Debianie stabilnym. Jest specjalna edycja dla pentestingu, coś a la Kali Linux, sami zobaczycie, jakie tam są oprogramowanie. Są także wersje specjalne dla Raspberry Pi, dla chmury i bodajże dla maszyn wirtualnych. Ja mam dla Was dzisiaj dwie wersje, dwie edycje na żywym sprzęcie, jak zawsze. Edycja dla domu i edycja Parrot Security. Poza tym zaraz sobie tutaj pokażę Wam na stronce internetowej, jak to mniej więcej wszystko wygląda. Idealnie nie jest, ale myślę, że można dać szansę temu distro pod warunkiem, że raz chcecie Debiana, a dwa na przykład chcielibyście się zagłębić w ocean pentestingu, sieci komputerowych itd., itd. Gorąco zapraszam na film. Okej, po pierwsze witam na stronce internetowej. Jak już wspomniałem, Debian Stable jest pod spodem tego czegoś. Najnowsze wydanie to jest wersja 6.1, prezentuje się mniej więcej w ten sposobik. Takie ciemne tełko itd., itd. Więcej dokładnie możecie poczytać na stronie internetowej, czym się to zajmuje i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że tego tłumaczyć tutaj nie potrzeba. Jeżeli chcecie się dołączyć do projektu, jak najbardziej taka opcja jest. Również jest specjalna edycja do tak zwanego Hackbox, czyli takiej, powiedzmy, szkoły tak online'owej dla hakerów albo coś podobnego. Specjalna wersja jest również do pobrania. Ja tego akurat nie testowałem. Gdybyście się chcieli dorzucić do projektu, w sensie na przykład nie tylko kasowo, tak, ale na przykład jeżeli macie jakąś wiedzę i tak dalej, jak najbardziej taka opcja jest, wszystkie linki są tutaj dostępne. Teraz tak, ja to tak jak powiedziałem, przeglądałem około 3 lat temu na kanale. Nie pamiętam wtedy, nie oglądałem specjalnie tego filmu już w tej chwili, żeby dowiedzieć się co było i tak dalej. Testuję sobie to distro, można powiedzieć, od dzisiaj rana. No wczoraj to zainstalowałem, trochę się pobawiłem, a dzisiaj siadłem sobie na tym konkretniej. I powiem tak, że jest prawie dobrze, tak? Jeszcze a propos nowości, co nowego, wszystkie info są tutaj. A propos wszystkich programów, które są tutaj, powiedzmy, zaktualizowane w stosunku do wersji poprzedniej. Ciekaw jestem, czy w ogóle ktoś tego używa, tak? Jeżeli używa, to może byście coś napisali. Kolejna rzecz, jeżeli chodzi o dokumentację, ona jest naprawdę bardzo, bardzo fajna, powiem tak, jest olbrzymia. Ludzie nowi w Pingwinie, czy nie tylko jeżeli chodzi o tutaj Debiana czy Parota, znajdą bardzo dużo ciekawych rzeczy, również tutaj o Raspberry Pi, również o tak zwanym WSL-u, czyli Linuxie na Windowsie. Więc mamy tutaj dużo rzeczy fajnie opisanych. Jedna rzecz, która tutaj znalazłem, mianowicie jest problematyczna dość. Chodzi o instalację sterowników NVIDIA. Nie chodzi o to, że one się źle instalują. One się instalują dobrze. Autentycznie to jest jedna komenda i wszystko chodzi. Tylko problem jest tutaj w dokumentacji tego. Oni tutaj polecają, że trzeba dodawać jakieś sudo, nano, do nuvo, blacklisty robić i tak dalej, i tak dalej. Dodatkowo jest tu mowa o jądrze 5.16, co już niektórym coś powinno podpowiedzieć. Mianowicie jest to po prostu nieaktualne, delikatnie mówiąc. Szczególnie jeżeli chodzi tutaj, że ktoś ma laptopa. Laptopa z tak zwanym IGPU, czyli osobno, powiedzmy, budowana grafika w procesor Intela, a osobno na przykład Nvidia. Ten tutorial, który oni tutaj dają, jest po prostu niezbyt teges pozytywny, powiem to tak, dlatego że instalacja Bumblebee to była dobra chyba w 2014 albo 2015 roku. A raczej tego się już nie stosuje teraz, no nie? Teraz się stosuje Prima. Sterowniki Nvidia mają Prima wbudowanego, z tego co wiem, więc no, może się czepiam. Ja się na laptopach nie znam, bo żadnego laptopa nowego z Nvidią nie posiadam, więc ten. Ale Bumblebee, tak jak dobrze pamiętam, to było z dobre 7 lat do tyłu. Mogę się mylić, ale to mi się rzuciło w oczy tutaj. No i to samo kwestia sterowników, tak? Max 470. To też bardzo dużo, dużo mówi, to są parę ładnych lat do tyłu. Jak chodzi o pobieranie, mamy tutaj wersję edycja na żywo, ona działa na żywo jak najbardziej, czyli z SSD podpiętego przez USB albo z pendrive'a, obojętnie.
Klikamy sobie tutaj i możemy wybrać trzy tak zwane wersje, tak? Bezpieczeństwo, czyli Parrot Security. To jest specjalnie dla pentesterów, do testów sieci, do etycznego hakowania, tym podobne rzeczy. DOM to jest normalna, ludzka, zwykła edycja, pozbawiona tych dodatkowych rzeczy. I HDB, czyli tutaj tak zwany Pwn Box, czyli ta szkoła właśnie hakerska, jak ja to na to mówię i tak dalej. Jak widać, mamy tu wersję również Virtual dla maszyn wirtualnych przygotowaną. Jeżeli ktoś to chce go używać na Virtual Boxie, VMware albo VMQMU, najlepiej sobie pobrać to. Dla Raspberry Pi mamy tutaj IoT. Teoretycznie jest to wersja zoptymalizowana od Pi3 do Pi5, więc powinno to teoretycznie ładnie chodzić. Nie wiem, nie sprawdzałem. Jest wersja dockerowa. Jeżeli macie zwykłego, czystego Debiana 12, możecie odpalić sobie tutaj skrypt odpowiedni, który wam zmieni tego Debiana w Parota. Trzeba powiedzieć jeszcze jedną rzecz ważną, którą powtórzę także później w filmie. Tutaj nie ma oryginalnych repozytorów Debiana, w sensie takim, że wszystkie źródła wskazują na ich repozytoria i oni za to odpowiadają, tak? Więc jest to dystrybucja trochę przerobiona, owszem, jak najbardziej tak. Być może to jest, nie wiem, nie wczytywałem się w to. Być może jest to tylko kopia Mirora Debiana przerobiona przez nich, ale mimo wszystko jednak trzeba to brać sobie pod uwagę. WSL-a też nie sprawdzałem, bo nie używam Windowsa i ten. No i tyle, dobra, to co, lecimy na żywy sprzęt. Najpierw zobaczycie sobie wersję zwykłą dla domowego użytkownika, a potem przelecimy sobie na szybko jeszcze wersję Security. Zapraszam. Parrot Security.com przed wami, żywy sprzęt i pulpit. Jaki to jest pulpit? To jest Mate. To jest, kochani, nasz dobry, stary Gnom 2, tylko przerobiony na powiedzmy dzisiejszą modłę. Tak to nam tutaj wygląda. Ja w tej wersji sobie postawiłem tutaj sterowniki Nvidia specjalnie. Druga Parrot Security stoi na zwykłych Nuvo, tak dla porównania sobie. Będziecie mieli zajawkę. Tak jak mówiłem, jedna komenda, sterowniki stoją, działają. Nie będzie żadnych testów gier, bo to nie uważam, że nie trzeba. Już naprawdę tyle razy już grałem na kanale, że głowa mała. Chociaż tu są stery starsze, 5.3.5, więc może być różnie. Ale raczej tutaj będą osoby innego rodzaju niż gracze, bardziej były przekonane do tej dystrybucji, ogólnie do Debiana zresztą też. Dźwięk wszystko jest ładnie tutaj wykrywany. Działa to bez najmniejszego problemu i HDMI i tak dalej, i tak dalej. Co mnie dziwi tak na dzień dobry trochę, to jedna rzecz, jedno menu mamy tutaj. Wiadomo, że to jest główny panel Mate i on ma tutaj w ten sposób to wszystko podzielone. Do kompletu jest tutaj jeszcze to. Po co? Nie wiem, być może dla kogoś, kto by potrzebował, to się do czegoś przyda. Natomiast dla mnie to jest takie, średnio to wygląda, bo nie wiadomo co menu, którym się od czego różni. No i można by się zdecydować na jedną rzecz. Jeżeli w ogóle można by zostawić ten panel, chociaż to jest trochę straty czasu, bo ten panel mamy, znaczy straty miejsca, nie? Bo ten panel mamy tu na górze. No ale no jest jak jest, po prostu. To sobie można wyłączyć, jak ktoś chce. No ale to już trzeba robić, że to powiem, ręcznie. Przeprowadziłem tutaj na sterownikach zamkniętych test. Słuchajcie, 11300, no to jest jakieś 400 punktów mniej niż średnia wysoka, tak? Oczywiście X11 to jest stary X-Org, bo Mate Wylanda nie obsługuje. Również mamy tutaj stary dźwięk, stary serwer dźwięku, czyli mamy tutaj po prostu zainstalowany zwykły puls audio, PACTL info. Jedni będą to lubić, inni będą tego nie lubić, proszę bardzo. Tak to wygląda. Dźwięk pracuje na tyle, co sprawdzałem sobie tutaj poprawnie. Tak jak powiedziałem, nie ma tutaj cudów porobionych, chociaż trzeba wziąć pod uwagę, że jest parę rzeczy zaimplementowanych ciekawych. Mianowicie chodzi o tak zwaną anonimizację w sieci. Możemy odpalić sobie tutaj taki serwer AnonServ. Jakby ktoś chciał, można sobie o tym dokładniej poczytać, o tym projekcie. W każdym razie on przekierowuje cały ruch, jaki istnieje z naszego kompa, przez Tora, przez sieć Tor, przez tam kilka węzłów i tak dalej, i tak dalej. Jest tutaj parę rzeczy, jeżeli chodzi o kryptografię, zastosowane jakieś zolokrypty i tak dalej, i tak dalej. Gdyby ktoś potrzebował tego używać, spoko, ma to już ogarnięte. Teraz kwestia jest jeszcze taka. Jeżeli odpalimy sobie tego AnonSurfa, ja to teraz zrobię. Tak, dokładnie, kill all, zabij wszystko i on po prostu sobie teraz przełącza swoje te wewnętrzne rzeczy na tego, na Tora, tak? Co to powoduje? Problemy.
Używanie Tora do normalnych rzeczy w necie będzie powodować problemy. Dlaczego? Bo większość stron, które będziemy chcieli się połączyć, wykryje nam po prostu albo scam, albo jakieś nie można się będzie w ogóle połączyć, będzie wykrywał nas jako bota i tak dalej, i tak dalej. No teraz akurat chodzi, ale gdzieś tu wchodziłem na Allegro, który się zaczął rzucać o jakieś kapcza i tak dalej, i tak dalej. To wszystko idzie, tak jak mówię, przez Tora, nie? W tej chwili. Więc z tym używaniem Tora to ja bym się mocno, mocno, że tak powiem, zastanowił. Anonser w GUI, możemy sobie tutaj ten projekcik jeszcze odpalić, a potem widzicie, no chodzi tak krew z nosa. Jak komuś zależy na tego rodzaju rzeczach, spoko, dlaczego nie? Weźmy jeszcze raz, weźmy sobie tak, allegro.pl. Teraz w ogóle nie chcę się połączyć z tym, nie? To jest inna bajka. Ale ogólnie, jak widać, coś tam teoretycznie tutaj działa. Anon Surf się powinien uruchomić, ale czemu tego nie zrobił, to ja nie no, wiem. No właśnie tutaj macie zmianę mojego IP, mój adres IP 185 gdzieś tam, tak? Więc mogę sobie tutaj za pomocą jednego de facto kliknięcia Change Exit Node, już się zmieni w tej chwili adres IP. Pierwszy był jaki? Początkowy 185. Sprawdzamy ponownie. Mój IP w tej chwili to jest 220.101.0. Pewnie jest inny niż tutaj był. Z rzeczy takich, powiedzmy, do ukrywania i tak dalej, do przesyłania anonimowego. Mamy tutaj na przykład Onion Share'a, ja by też potrzebował. Jest tutaj również Tor Browser do użytku oraz zwykły Firefox 128 ESR, czyli wersja rozszerzona. Mamy Torrenta albo Chromium jeszcze, aby ktoś chciał się tutaj, że tak powiem, ogarnąć z tematem, tak? Nie wiem, dlaczego nie odpala mi się teraz tutaj to Anon Serve w GUI. Ładnie mi pokazywało ruch cały, który szedł przez Torrenta. Dlaczego to teraz nie działa? Nie wiem, nie mam, może się gdzieś schowało? Nie wiem, temat po prostu nie działa, nie wiem dlaczego. Czasami chyba tak tu się tematycznie zdarza. Teraz kolejna rzecz, to co zauważyłem tutaj, co nie jest zbyt fajne dla osób, dla ludzi, osób, które lubią estetykę, to jak odpalacie tutaj tego LibreOffice'a, to wygląda to jak stara, dobra 95. Skórek nie ma. Bo kolejna rzecz to są minimalne czcionki. I teraz jeszcze jedna sprawa. Jak zainstalowałem tu stare NVIDII, to całe czcionki w systemie były wielkości takiej jak tutaj. Niewidoczne praktycznie. To co musiałem zrobić, to jest ekran, ale to jest wina Mate. To jest wina po prostu raczej Mate niż samej dystrybucji. Włączyć tu skalowanie 200 i zmienić to z powrotem na 100. Dopiero załapało tak, jak być powinno, nie? Teraz to widzicie, że działa. Jakbym tu po prostu przeinstalował stery jeszcze raz, to pewnie by się wszystko zrobiło takie malutkie. No nie wiem, jest to niezbyt tematycznie ogarnięte, tak? Nie wiem, może sobie tą skórkę można zmienić, może nie. Taka informacja tu jest. Kolejna sprawa, przeniesione przyciski są na tą stronę. Jasne, że to można zmienić, ale standard, jaki tutaj się znajduje, to nam działa w ten sposób. Sama praca systemu jest szybka, jest naprawdę szybko, jest przyjemnie. Nie jest to system jak gigantycznie dowalony. Mamy parę fajnych programów, gdyby ktoś potrzebował do czyszczenia pingwina, czego się nie zaleca, ale jakby ktoś naprawdę chciał, no to programik oczywiście BleachBit, który nam to ładnie umożliwia, czyszczenie historii, plików i tak dalej, i tak dalej. Tylko naprawdę trzeba wiedzieć, co się robi, albo można sobie system po prostu rozwalić, nie? Z rzeczy, które nie działają, nie chodzą niestety, to jest Samba. Ja tu mam Sambę odpaloną. Serwer Samby jest dostępny w sieci, bez problemu mogę się z innego kompa albo z telefonu dostać. A tutaj mamy temat, dziękuję, do widzenia. To jest chyba też wina Mate. Trzeba to instalować, program tak zwany Gigolo, który nam to bodajże umożliwia. Kolejna rzecz, jest problem z NFS-em, ale problem teraz nie wiem, czy leży u mnie, czy leży tutaj w konkretnym, że tak powiem, tutaj w dystrybucji. Teraz też nie, bo mi się pomyliło, czy to robiłem tutaj, czy w security, chyba w security. NFS po prostu nie działa, nie wiem dlaczego. Może mi się coś porąbało w ustawieniach na moim NASie, na QNAPie. Jest taka opcja. W każdym razie i Samba, i to nie pracuje na obu tych. Do całej reszty kernel 6.9.7, to widzicie, jak to się prezentuje, jeżeli chodzi o typu rzeczy. Zajętość na dysku to jest 16 GB. No jest na 12, sorry, 16 zajmuje wersja. Zajętość, powiedzmy, pamięci po chwili pracy. Tu 847 mega zajmuje, a tutaj 1,1 giga. Tak to mniej więcej nam wygląda. No Mate jest lekkie, naprawdę jest bardzo fajnym, lekkim środowiskiem. Nie wymaga nie wiadomo jakiego GPU, ani ton gigabajtów RAMu. Więc jeżeli ktoś przeżyje to, że wygląda trochę staro, jest jakie jest, a nie lubi XFCE z jakichś tam, powiedzmy, powodów,
to myślę, że Mate będzie dla niego fajnym wyborem. Kolejna rzecz, którą chciałem wam tutaj pokazać, to są repozytoria. Chodzi o te pliki źródłowe. Ja nie lubię klepać konsoli, niewiele widać, przynajmniej tutaj w Midnight Commanderze jest w porządku. Sources list wygląda w ten sposób, czyli tego praktycznie nie ma, a tego, co powinno się tu używać, to jest sources list D i tutaj mamy parrot list, to jest oficjalne ich repozytorium, łącznie z długim plikiem źródłowym, znaczy źródłowym, z plikiem informacyjnym. Macie tu wymienione, do czego odpowiednie repozytoria są zrobione, tak? Świetnie opisane i to naprawdę chylę czoła za to, co tutaj zrobili. Bo jest to pięknie opisane, co które repozytorium jest do czego, tak? Więc nie to, że po prostu jest pierdzielona lista, kurde, a weź se rozkminiaj temat, o co tu chodzi, tylko masz opis, co to jest. I za to jest po prostu mega brawa. Można powiedzieć, że to jest de facto wszystko, jeżeli chodzi o ten system. Działać działa, zachowuje się w porządku. Mogę to jeszcze WebGL-a odpalić, z tym, że od razu mówię, to są stery zastrzeżone, więc tutaj ten temat elegancko mi działa. Tak? Nie, no jest, widzicie, co się dzieje. I takie jest kółko, przy każdej jednej prawie stronie jest weryfikacja i jest koniec zabawy. To jest właśnie anonimizacja przez Tor. Węzeł wyjściowy jest po prostu, jest ten... jest oznaczony jako spam, robot i tak dalej, i tak dalej. Dlatego powinno się to teoretycznie wykorzystywać tylko do specyficznych rzeczy, a nie do normalnego użytku, tak? Po drugie jest to cholernie wolne, co widać. To się ładuje długo, dlatego że przyjdzie przez Tora, nic więcej. Normalnie wszystko ładnie tutaj zasuwa, bym wyszedł z tego Tora całego, nie? Dobra, słuchajcie, lecimy na aparat security. I zobaczycie sobie tam, jak to wygląda. Witam na aparat security. Wygląda identycznie tak, bo to jest praktycznie identyczna rzecz. Co nam tu się różni, to nam się różni, że mamy dodatkową tutaj piękną, no, piękne menu dodatkowe, tak? I mamy kilkadziesiąt albo kilkaset rzeczy przeznaczonych do tego rodzaju rzeczy. Znaczy tego rodzaju pracy, bo to jest bardziej praca, nie? Pentesting wszelkiego rodzaju. Jest to świetnie podzielone na dane kategorie, co do czego tutaj nam służy, czy do samby, czy do jakichś innych tego typu spraw, nie? Ja oczywiście nie będę tego omawiał dogłębnie, bo się nie znam na cyberbezpieczeństwie. Mogę wam tylko przedstawić z góry, jak to wygląda. Pokazywałem parę różnych dystr cyber security, powiedzmy, na kanale i czasami bywało różnie. Był taki chaos, bałagan, że głowa mała, a czasami tak jak to, jest to w miarę po prostu tutaj ogarnięte. Pamiętam, Atena mi chodzi po głowie, że tam było fajnie zrobione, rozbudowany ten, ale nie aż tak podzielone jak tutaj do danych rzeczy. Standardowo ktoś zaraz zacznie krzyczeć, po co ja se sam postawię? Ty sobie sam postawisz, ale jak ktoś to zaczyna w cyberbezpieczeństwie, nie postawi sobie sam, bo nie będzie wiedział. Poza tym postawienie wszystkich zależności do tych danych programów to nie jest 5 minut i to nie jest jedna komenda sudo apt install, nie wiem, mdb sql. To jest instalacja wielu, wielu zależności, dopracowania tego i tak dalej. To, co macie tutaj, jest w 100% sprawdzone przez tych deweloperów. To jest ekipa, która w tym siedzi, oni się tym zajmują, więc wiedzą, o co tutaj chodzi, tak? Więc naprawdę myślę, że tego rodzaju pakiet jest jak najbardziej rzeczą pozytywną. Czy to jest lepsze od Kali, czy nie? Nie mi oceniać. To już myślę, że każdy z używający powinien ocenić sobie sam, od czego zacznie, w co będzie chciał pójść i tak dalej, nie? Jedno i drugie siedzi na Debianie. Jakie są wersje pakietów? Nie wiem, nie sprawdzałem. Ale w Kali chyba aż tak to nie jest podzielone w taki po prostu łatwy sposób do ogarnięcia, tak? No każdy kiedyś jakoś zaczyna i nie zacznie od sięcia i pisania w terminalu sobie, nie wiem, skryptów do hakowania sieci etycznego, tak? Bo on nie da rady. On musi od czegoś zacząć, od programów graficznych, który jest od cholery, naprawdę. Naprawdę bardzo, bardzo dużo. W Kali, z tego co pamiętam, dużo było rzeczy konsolowych. Oczywiście jasne, że tu też są, tak? Bo to są dość podobne aplikacje. Ale jest bardzo dużo rzeczy, które ogarniacie albo przez przeglądarkę, albo graficznie. Nie wiem, czy taki soft też jest w Kali. Nie wiem. To już trzeba, każdy musi sobie sprawdzić na własne, że tak powiem, odpowiedzialność albo ogólnie, jak będzie tym tematem zainteresowany. Bo ten film i tego rodzaju distro to nie jest system dla każdego, że tak powiem, brzydko może z ulicy, tak? Albo dla gracza, bo on będzie hakierem.
No nie, zdecydowanie nie. Ja nie mówię, że na tym się nie da grać. No, postaw sobie jakieś heroiki, postaw sobie Steama i proszę bardzo, rura, tak? Z tym, że od razu mówię, że tutaj akurat to, co widzicie, to są zwykłe stery NVIDIA Nuvo. To nie są sterowniki zastrzeżone. Postanowiłem to w ten sposób zrobić. Stery Nuvo, przyściusieńko, elegancko nam na NVIDIA tutaj działają. Stery otwarte tak zwane, nie? Reszta programów jest identyczna. Problemy Office'a są też identyczne, więc tu się nic nie zmienia. Sorry, czcionki to są chyba lepsze. Lepsze, większe są niż tam. Bo tam był autentycznie mały koszmar. Sorry, gardło się. Przepraszam, gardło mi siada czasami, jak już. Życie, nie? Starość nie raz, jak to się mówi. SKS. Starość. O, powiem tak. Nie mogę całego hasła powiedzieć. W każdym razie, cała reszta jest identyczna. Odpalę sobie tutaj jeszcze Anon Surfa, zobaczymy. Tak, kill all. Daj kill all, okej. Może tu to ruszy. Bo byłem pewien, że ja to sprawdzałem i to chodziło. Tor is running, jest okej. Odpalmy sobie Anon Surf. Ruszyło. Tu działa od kopa. Czyli tam jest jakiś problem znowu, albo mi się coś powaliło. Tor status, to mi się podoba. Proszę bardzo, dajemy sobie taką rzecz tutaj. Jeżeli przejdziemy sobie przez Tora, no możemy IP oczywiście zmieniać w prosty sposób, nie? 2449284. 2449284. Teoretycznie powinno... Aha, część Identify, teraz zmieni. Mam nową. 129.6.2.6.2. 129.6.2.6.2. 4.2.116.200, bez problemu najmniejszego, tak? Czy nasz wyjściowy IP jest zupełnie inny. Odpalmy sobie teraz tutaj, zobaczycie jak to wygląda mniej więcej, jeżeli chodzi o ruch. Wszystko chodzi przez Tora w tej chwili, tak? A tu przejdźmy sobie na Allegro, nie? No i tu widzicie cały ruch, jak on sobie tutaj działa. Jakie są prędkości, też widać. Nie są najszybsze, ale to nie jest do ściągania torrentów, tak? No to jest inna bajka, nie? No to o dziwo działa teraz, tak? Ale Allegro się przedtem wywalało, co było widać zresztą. No, w każdym razie specyficzne zastosowania jak najbardziej tego. Mamy jeszcze system services, które możemy sobie podpalać. Jakiś beef server, nie wiem do czego to jest. No bazy danych to wiem do czego to są, to jak najbardziej. Ale ja widzę, że też to jest ładnie tutaj ogarnięte i skonfigurowane, nie? Usługi jakieś sieciowe mamy, właśnie Apache mamy tu zainstalowanego, Nginxa i tak dalej. No bo to niektóre programów typu serwery www, one są potrzebne, żeby te programy, które tutaj my będziemy używać, one sobie na tym polegają, nie? Tak to wygląda. Bardzo przyjemne distro, szczerze mówiąc. Jeżeli chodzi o repozytoria, jest dokładnie to samo, co tam, tak? Dodane jeszcze jest tutaj pentesting, to trzeba oczywiście umieścić, tak? Brać pod uwagę. No i de facto tyle, słuchajcie. Tak to się prezentuje. Parrot Linux Security. Z rzeczy, które tutaj miałem, to problem jest tego typu, popatrzcie się, są dwa razy wpisane, znaczy błąd, to nie jest błąd krytyczny, nie? To nie jest błąd krytyczny, ale dwa razy są wpisane repozytoria w dwóch różnych listach. To się dzieje i na home, i na tym. To nic nie zmienia de facto, bo wszystkie pakiety elegancko idą, ale mimo wszystko coś takiego się tutaj dzieje. To samo jest na live, bo sprawdzałem. No i tutaj mamy znaczy nie repozytoria, tylko instalację pakietów. Wszystko jest ładnie ściągane, ogarniane. Dep, parrot, SK. Tak to nam tutaj po prostu wygląda. Słuchajcie, kończę ten film. Wiem, że miał być trochę krótszy, ale wyszedł jak wyszedł. Mam nadzieję, że trochę wam tutaj temat rozjaśniłem. Gdyby ktoś potrzebował więcej info, strona internetowa, Wikipedia ich jest dostępna. Macie release information, gdyby ktoś chciał wiedzieć, jak to się, powiedzmy, rozwija to distro. One jest ciągle uaktualniane, to distro jest chyba już 11 ponad lat na rynku, więc to nie jest świeżutki temat zrobiony przez 5 bardzo młodych ludzi w garażu, którzy se klepią pingwina na kolanie, tak? Tylko naprawdę ludzie ogarnięci w temacie i z głową. Natomiast, że nie wszystko jest idealne, no nie wszystko jest idealne. Ale całą resztę myślę, że robi bardzo, bardzo dobrze. Słuchajcie, kończymy. Tak jak mówiłem, kończymy. Dzięki za wyświetlenia, łapki, całą resztę, wspomaganie i tak dalej, i tak dalej. Piękne dzięki. No i widzimy się w następnym filmie na kanale Świat Linuxa. Wow, straciłem głos. Dzięki, trzymajcie się, cześć.